Państwa bardzo serdecznie na konferencji. Można. Samorządu Powiatu Zamojskiego. Ostatnia konferencja, która była przeprowadzona w ubiegłym roku przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówiła również o inwestycjach, co my jako radni chcielibyśmy, żeby się zmieniło w Starostwie Powiatowym Zamojskim. I teraz jest okazja, żebyście Państwo po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość zobaczyli, czy faktycznie są przesłanki ku temu, żeby na terenie powiatu zamojskiego działo się lepiej dla mieszkańców całego powiatu, nie tylko powiatu, ale miasta Zamość i regionu. Drodzy Państwo, mówiliśmy o szczególnie o drogach, że mamy złą infrastrukturę drogową i my chcemy to zmienić. I zmieniamy. Ja przedstawię, może nie będę wymieniał poszczególnych dróg, bo tego jest dość dużo, ale realizujemy, powiem, te główniejsze drogi, które łączą powiat zamojski z sąsiednimi powiatami, bądź też łączą gminy poszczególne na terenie całego powiatu zamojskiego. Myśmy mówili, że drogi są w fatalnym stanie. W tej chwili przeznaczyliśmy i jeszcze końcówka ubiegłego roku przekazaliśmy duże środki na modernizację i remont tych dróg. Wprawdzie były to szybkie prace, bo czasu było bardzo mało, w sumie to listopad i końcówka i grudzień, ale myślę, że widoczna poprawa już była. W tej chwili robimy ten w dalszym ciągu dróg. Przebudowa drogi Niówek Suchowola Maciejówka. Jest to duży projekt. Faktycznie z tym projektem mamy troszeczkę problemów, bo chcemy drogi wykonywać w sposób prawidłowy, żeby te drogi służyły faktycznie mieszkańcom, nie ograniczały mieszkańców, jak w tej chwili to jest w niektórych miejscach, to nawet. Drogi są po to, żeby nimi można było jeździć. Jest to odcinek ponad 19 km. W tym roku będzie całkowicie skończony i oddany do użytku. Druga duża droga, taka ważna, to jest przebudowa drogi Kotlice-Zubowice-Miomczyn-Komarów. Jest to realizacja programu Polska-Białoruś-Ukraina. I również w tym roku ta droga zostanie zakończona. To jest 10 km. Przebudowa drogi Nieliszcz-Gruszka Duża, Poryczów, 12 km. Także nie będę Państwu przedstawiał tych wszystkich dróg, bo to chyba nie bardzo interesuje, ale powiem tylko tak, że na dziesięciolecie samorządu powiatu ówczesne władze powiatu były zadowolone, bo wykonały 10 km dróg asfaltowych. My w tym roku, jeżeli te zapowiedzi, które w tej chwili mamy, a więc gminna powiatowa infrastruktura drogowa i od pana wojewody jest 500 milionów do podziału, my w tym roku oddamy około albo ponad 50 km dróg. Nowych i, no oczywiście wszystkie nowe i wyremontowane nawierzchnie asfaltowe. Czy to dużo, czy to mało? Chcielibyśmy dużo więcej, ale po prostu środki finansowe nam na to nie pozwalają. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że jest duży udział samorządów gminnych, które włączają się w te zadania i będziemy w przyszłości to realizować. Co na tą pięciolatkę? Przynajmniej w każdym roku chcemy wykonać ponad 30 km nowych dróg. Na to mamy zabezpieczenie środków finansowych i własnych, i zewnętrznych. Jeżeli uda się, bo nie mamy w tej chwili żadnej informacji na temat środków unijnych, to ta cyfra może po prostu ulec zwiększeniu. Także widzicie Państwo, że
inne spojrzenie jest w tej materii, a to ma służyć rozwojowi powiatu, staraniem naszych posłów i myślę nie tylko posłów. Mamy w realizacji drogę 17. Są te dwa odcinki tu wsi Tańców u nas na terenie naszego powiatu. Jest tam przerwa, ale myślę, że to będzie dopracowane. I dla nas, dla rozwoju jest to bardzo ważny temat, żebyśmy mogli mieć tą łączność. Będziemy również lobbować, próbować prosić samorząd województwa lubelskiego na drogę Zamosia, Damów, Jacnia, Bondysz, ta droga do Przeworska, która połączyłaby nasz region z autostradą A4. I to są nasze najważniejsze zadania drogowe, które chcielibyśmy zrealizować. Przepraszam. Oprócz tych zadań drogowych w tej chwili już wystąpiliśmy o środki dodatkowe na budowę nowych mostów z tego programu Nowego Mosty dla Regionów. I mamy nadzieję, że też to pozytywnie będzie zaopiniowane. Wystąpiliśmy również o rezerwę ministra infrastruktury. Też liczymy, że pozytywnie ten wniosek będzie zaakceptowany. Także zwiększy nam to jeszcze na ten rok te zadania drogowe. Pozwoli, żebyśmy przy budowie mostów jeszcze zwiększyli kilka odcinków tych dróg. Drugie zadanie, które chcemy realizować i prawidłowo, żeby funkcjonowało, są to domy pomocy społecznej. Na naszym powiecie mamy kilka tych domów pomocy społecznej. Funkcjonują, myślę, że na bardzo dobrym poziomie, chociaż też wymagają niektóre domy wkładu finansowego, remontowego, ale w tej chwili to jeden dom, który wymaga tego wkładu, to jest jedno piętro domu pomocy społecznej w Krasnorodzie. Pozostałe domy są wyremontowane, zabezpieczamy środki, żeby te osoby starsze miały naprawdę dobre warunki na tą swoją jesień życia do mieszkania. Wizytówką, to w sumie wszystkie są domy bardzo ładne, ale wizytówką można powiedzieć jest dom pod Modrzewiami w Szczebrzeszyn. To jest wyższy poziom już europejski, w Ruskich Piaskach identycznie. Pozostałe domy, mówię, mamy bardzo też dobrze wyposażone. W ubiegłym roku Rada podjęła decyzję o utworzeniu domu samotnej matki w Ogólnie. Jest to jedyny dom w województwie lubelskim. Też mieliśmy obawy, czy będziemy mieli tam mieszkanki, czy będą osoby, które będą chciały mieszkać. Na dzień dzisiejszy jest 3 matki. Wysłałem panią dyrektor domu pomocy do Londynu. Z Londynu przywiezie jedną matkę. Mówię przywiezie, bo są tam sprawy sądowe w Lublinie. Przywiezie matkę z trojgiem dzieci. Także dbamy również o tych najmłodszych, żeby mieli też to zabezpieczenie socjalne, żebyśmy tutaj wychodzili naprzeciw potrzebom tych wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują takiej pomocy. Zwierzyniec. Na pewno Państwo słyszeliście i myślę, że tu jest takie duże echo. Zarząd, Rada Powiatu postanowili zrezygnować z dofinansowania unijnego. To jest 2 miliony plus 500 tysięcy środków de minimis z rezerwy na modernizację tych obiektów zwierzęcych. Ktoś by powiedział, dlaczego? No jest to niefortunna decyzja, ale po przetargach okazało się, że powiat musiałby dołożyć około 7, a może i więcej środków własnych. 7 milionów. Nie ma to się jak do tych zapowiedzi, które były wcześniej, że 85% środki unijne, a 15% nasze. W związku z tym postanowiliśmy z tego zrezygnować. Ale nie rezygnujemy z wykonania tych prac. Z
zabezpieczyliśmy środki własne. W tej chwili przygotowaliśmy już wnioski. Ja już jestem po rozmowach w ministerstwie. Otrzymujemy środki z ministerstwa i mam nadzieję, że w tym roku te cztery obiekty zwierzyńcy, obiekty zabytkowe, dachy będą wykonane. Także te prace, które są w celu zabezpieczenia funkcjonowania szkół, będą zabezpieczone. No i dochodzimy do współpracy z Ukrainą. W przyszłym tygodniu jest również wyjazd na Ukrainę dyrektorów szkół. W tym roku mamy po czterech uczniów w każdym zespole szkół w Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu. Chcemy nawiązać współpracę, żeby uczniowie z Ukrainy również kształcili się w naszych szkołach. Rozmowy były już z obwodem sokalskim, z panem burmistrzem i z panem starostą. Ich przychylność jest ku temu. Myślę, że dla nas jest to też bardzo korzystna ta współpraca. Ja mam doświadczenie osobiste ze studium nauczycielskiego, kiedy miałem wymianę młodzieży z Ukrainy. Zapewne Państwo wiecie, że wokół lotniska MOK jest dużo w tej chwili takiego tematu, że coś tam starosta robi, nikt nie wie, co się dzieje. Szanowni Państwo, ja faktycznie wysłałem do pana wójta gminy Zamość obdarowanego pismo o odwołaniu darowizny. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 i 2a ustawy 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została ona przez Skarb Państwa darowana, darowizna podlega odwołaniu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Ustawowe uregulowania nie uzależniają odwołania darowizny od decyzji starosty, tylko po prostu jest to ustawa nakazuje. Także starosta w tym wypadku nie ma dobrowolności, musi takie oświadczenie wystosować do obdarowanego i tą darowiznę przejąć. Jeżeli będą pytania co do tego, ja Państwu chętnie odpowiem na każde pytanie. Powiem tylko jedno, że starostwu zależy również na tym, żeby lotnisko w Zamościu funkcjonowało, lotnisko turystyczne, biznesowe i dla aeroklubu. Nie ma mowy o zamykaniu jakiegokolwiek lotniska. Lotnisko będzie funkcjonować, tylko po prostu w innej formie i to będzie lotnisko otwarte. Nie będzie to lotnisko jak dotąd typu wewnętrznego, że starosta czy inny organ będzie decydował, kto na tym lotnisku wyląduje czy przyleci. Nie. To ma być po prostu otwarte dla wszystkich i tak ono będzie funkcjonowało. Formę zarządzania lotniskiem uzgodnimy, są już wstępne, powiem, deklaracje i Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, Miasta Zamościa. Także czy uda nam się w przyszłym roku to zrealizować? Zobaczymy, ale myślę, że tak. Że już będzie temat całkowity, lotniska zamknięty, skończy się zabawa, czy będzie, czy nie będzie, kto będzie latał, co tam będzie się działo. To ma służyć mieszkańcom i całemu regionowi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytanie. Panie starosto, jaki był główny powód cofnięcia darowizny przy gminie? Głównym powodem cofnięcia po prostu nie zrealizowanie celu darowizny. Jeżeli darowiznę przekazuje starosta za zgodą wojewody, musi być zrealizowany cel tej darowizny. W tym czasie do
31 grudnia 2018 roku cel nie został zrealizowany i starosta musi po prostu wystąpić o odwołanie darowizny. Czy tu chodzi o pas startowy? Chodzi o pas startowy. Teraz ta darowizna trafi do miasta Zamość? Nie. Darowizna, tak jak przed chwilą powiedziałem, właścicielem i reprezentantem Skarbu Państwa jest starosta. I darowizna trafia do starosty. I starosta podejmie działania, żeby to lotnisko funkcjonowało. Także no tak jak... W porozumieniu rozumiem z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej i oczywiście miastem Zamość. Oczywiście głównym beneficjentem może, czy... Bo w tej chwili zarządzającym jest lotniskiem, samą formą funkcjonowania jest Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Mm-hmm. I to będzie, nic się nie zmienia. Nie ma utraty, że nie będzie lotniska, że będzie wygaszone. Nie ma takiej opcji i tutaj nic się nie zmienia, kompletnie nic. Natomiast będziemy chcieli przepraszam, z samorządem miasta, z samorządem gminy, jeżeli gmina zechce w to wejść, realizować ten cel. Ostatnio na sesji Rady Gminy pojawiły się takie obawy wśród radnych, że jeżeli starosta w jakiś sposób te tereny przekaże miastu Zamość, to niestety miasto będzie się starało o powiększenie swoich terenów. Mhm. Poprzez zawłaszczenie na przykład Mokrego, ale i dalej. Czyli Kalinowic, Szopinka, Płoskiego. Szanowni Państwo, ja uważam, to są bardzo poważne tematy. Poszerzenie granic miasta i to nie jest ani decyzja, ani samowola starosty. Ustawa wyraźnie mówi, musi być referendum, muszą się mieszkańcy zgodzić. Natomiast jeżeli znaczy, ktoś pan, takie było rzeczy takie obawy, mówi, że jeżeli miasto jakiś ja teren otrzyma w powiem gminie, tak, nie to... słyszałem od radnych takich obaw. Słyszałem te obawy z ust włodarzy. Ja bym tych obaw nie puszczał w teren, bo to jest taka forma zabawy. Uważam, że rozmawiamy na podstawie prawa i na podstawie partnerstwa. I to jest podstawowa zasada, która doprowadzi do celu, a celem jest osiągnięcie prawidłowego funkcjonowania lotniska. Czyli mieszkańcy gminy Zamość mogą spać spokojnie. Oczywiście, lotnisko będzie, a oni będą nadal mieszkańcami gminy. Mogę Państwu powiedzieć, że tyle, no bo oglądałem ten program. Nie ma żadnych obaw. Starosta nie przekaże tego miastu, że da i raptem w gminie się coś stanie. Jeżeli ktoś takie rzeczy opowiada, niech idzie do szkoły, do przedszkola i tam się bawi. Natomiast tutaj rozmawiamy poważnie i chcemy realizować cel. Panie starosto, a co z giełdą? Giełda na razie zostaje. Drodzy Państwo, z giełdą sytuacja jest o tyle, powiem troszkę złożona, nie, nawet nie trudna, ale złożona. Giełda w obecnym kształcie już się poprawiło, ale nie może ona funkcjonować tak, jak funkcjonowała. Tam musi być porządek zrobiony. My myślimy nad tą giełdą bardzo poważnie, ale to będziemy rozmawiać z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej. Myślę, że tutaj rozwiązań jest kilka. Na pewno będzie to służyło mieszkańcom. Część mieszkańców miasta na przykład, a szczególnie firm, nie chcą tej giełdy. I ja też mam no dość tysiące podpisów, powiem, od firm, które no chciałyby zlikwidować. My nie likwidujemy żadnej giełdy. I nie mamy takiego zamiaru, tylko mówię, że uporządkujemy pracę giełdy. Na pewno nie będzie to w takiej formie, że będzie próbować no, te folie, nie folie i wszyscy, co na giełdę zechcą przyjechać, to sobie będą swobodnie wjeżdżać. Nie. Będzie to uporządkowane. Państwo, jeszcze chciałam pytanie, jeżeli rezygnujecie z tego unijnego projektu, który w tym kształcie dotyczy remontu szkół, bo to chodzi o budynki szkolne w Zwierzyńcu, tak, zabytkowe. Mówi Pan, że będziecie tutaj w inny sposób
realizować te inwestycje, ale jaki wtedy będzie zakres tej inwestycji? Mówi Pan o dachach, ale co chcecie zrobić w związku z tym, skoro z tamtego projektu trzeba zrezygnować? Droga Pani, realizujemy po prostu innym sposobem. Ten sam zakres będzie wykonany, co tutaj był zaplanowany. Innym sposobem, a na ten sposób kilka milionów zaoszczędzimy. Na pewno inne formy rozwiązania osuszenia budynków, tam był planowany przez gminę Zwierzyniec staw wykopania, myślę, że tego stawu nie będzie i wtedy już nie będziemy mieli problemu z podciągami wód. Będzie to z pożytkiem dla wszystkich zabytków tam w tym terenie Zwierzyńca, a szczególnie najważniejszego zabytku, kościółka na wodzie. Bo na wodzie, no nie chciałbym się wypowiadać, ale na wodzie nie może zbraknąć wody. Bo jeżeli zbraknie tam wody, to ten kościółek po prostu się rozsypie. Miasto Zwierzyniec musi zapewnić stały dopływ wody do tego miejsca, gdzie stoi kościółek na Wysepce. I to są opracowania na to techniczne. I dodatkowy zbiornik wykopany no, w bliskiej odległości no, po prostu zabiera tą wodę i no, chyba to nie był najszczęśliwszy pomysł. Nie chcę się wypowiadać, nie mój to pomysł, nie mój wniosek. Natomiast w tej chwili widzimy, że wszystko wskazuje na to, że tam będzie inna forma rozwiązania tego terenu i zabezpieczymy. Tak jak powiedziałem, środki na ten cel pozyskamy, wstępne rozmowy już były, mamy po temu przesłanki, także nie ma obawy, że cokolwiek się będzie działo, a zależy nam bardzo na tych budynkach, bo to są budynki zabytkowe. Jeżeli coś by się tam działo, to praktycznie kolory Zwierzyńca no na tym by bardzo utracił. Także to są bardzo ważne rzeczy i to jest nasz cel zabezpieczenia. Panie Starosto, ja chciałem jeszcze wrócić do giełdy, mianowicie konkretnie do pasa startowego. Kiedy pierwsze starty i lądowania? Tak jak wspomniałem, jeżeli w tej chwili to będzie zależało wszystko od decyzji i władz gminnych, jak szybko ustosunkują się do tego pisma, które ja wystosowałem do gminy. I potem spotykamy się i realizujemy zadania. Myślę, że to będzie bardzo szybki okres. Wiadomo, że ten rok nie będą te prace takie intensywne, bo po prostu są budżety rozdysponowane samorządów i tutaj nie możemy liczyć na to, że raptem szybko zrobimy. Natomiast przyszły rok jest realnym rokiem, który pozwoli to zadanie zrealizować. Może być mały poślizg, ale myślę, że nie. Został wybrany sekretarz powiatu. Proszę nam powiedzieć parę zdań na temat tego wyboru. Sekretarzem powiatu od kilku dni bardzo, bym powiedział, takim młodym sekretarzem został pan Mariusz Zając, który ma pełne uprawnienia do prowadzenia tego stanowiska. Jest energiczny, młody. Przede wszystkim zna proces administracyjny samorządu, na którym nam bardzo zależało i będzie spełniał te zadania w sposób prawidłowy. Ma już określony zakres czynności, zakres obowiązków, które będą wykonywane w starostwie i praca powinna przebiegać prawidłowo. Dodam tylko, że wspólnie z zarządem już rozmawialiśmy. W najbliższym czasie również zmieni się struktura zarządzania w starostwie. Powiem tak, żebyście Państwo mieli taki obraz, rewolucji żadnej nie ma. Natomiast będzie usprawniony proces zarządzania całym starostwem. Głównie nam chodzi o to, żeby po prostu mieć komórkę, która będzie pozyskiwała środki zewnętrzne, żeby tutaj te wnioski, te opracowania i kontakt nie tylko z mieszkańcami, z samorządami tutaj był prawidłowy. Dopowiem jedno, że zarząd postanowił i oczywiście na radzie też o tym była mowa, jednakowe określamy warunki współpracy z gminami. Nie będzie tak jak dotychczas, że była to forma uznaniowa,